Jakub Szumski, Kuba dzisiaj pierwszy raz w tym sezonie w wyjściowym składzie w ligowym spotkaniu i udowodniłeś, że twoja forma jest tak samo wysoka jak w meczach pucharowych. No tak, dostałem dzisiaj szansę wystąpić w tym spotkaniu od trenerów. I tak jak powiedziałeś, no uważam, że zagrałem dobry mecz, zaprezentowałem się z dobrej strony i co, no ja jestem tak samo co tydzień, cały czas gotowy, jestem pod parą. I trener, kiedy potrzebuje skorzystać z moich usług, to może na mnie liczyć. Miałeś dzisiaj kilka efektownych parad w bramce. No czy ja wiem, nie przesadzajmy. No. To była robota, którą musiałem dzisiaj wykonać, bo to my byliśmy stroną przeważającą, to my dzisiaj mogliśmy i powinniśmy wygrać ten mecz, więc na pewno dla mnie jest ważne, że nie straciliśmy bramki, ale myślę, że dobrze zagraliśmy w defensywie jako cała drużyna, bo GKS Tychy to drużyna, która strzela bardzo wiele bramek, gra fajnie do przodu, gra futbol na tak i to był na pewno jeden z naszych planów na ten mecz, żeby tej bramki nie stracić, żeby zagrać tak konsekwentnie w obronie jak przez cały sezon do tej pory i to się dzisiaj udało. Zgodzisz się ze mną na pewno, wnioskuję po tym, co powiedziałeś przed chwilą, że jest pewien niedosyt w was po tym spotkaniu, bo tworzyliście sobie naprawdę dużo sytuacji, ale piłka ani razu nie wpadła do bramki naszych rywali. Dokładnie, no sytuacji było dzisiaj multum i no i aż dziwne z perspektywy boiska, że nic nie wpadło, bo graliśmy fajnie w piłkę dzisiaj boisko nam nie przeszkadzało, było fajnie przygotowane, można było grać w piłkę, pokazaliśmy, że można to robić z pasją do przodu i szkoda, że zwłaszcza w pierwszej połowie nie otworzyliśmy wyniku, bo na pewno ten mecz pewnie by się jeszcze bardziej otworzył, byłby raz rzecz ciekawszy, a dwa, że myślę, że wtedy na pewno byśmy go wygrali. Zadam Ci na koniec lekko podchwytliwe pytanie. Wiem, że bardzo się szanujecie z Michałem Gliwą, świetnie ta Wasza współpraca się układa na treningach, ale czy masz gdzieś w głębi serca nadzieję na to, że po dzisiejszym spotkaniu pokazałeś trenerowi, że będzie miał poważny ból głowy przed następnym ligowym spotkaniem? Tak, oczywiście. No ja staram się to robić co tydzień. Dziękuję. Dzięki.